Cześć! Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o takich 9 szybkich trikach, które sprawią, że Wasza szafa będzie lepiej funkcjonowała, a nie zajmą Wam dużo czasu. Myślę, że każdy z nich zajmie mniej niż 5 minut, bo to absolutnie nie jest wideo z kategorii robimy wielkie porządki w szafie, wyrzucamy wszystko. To zostawimy sobie na następny raz, a dzisiaj takie quick wins, czyli mało czasu, dużo satysfakcji. Pierwsza sprawa, wywalcie z szuflady z bielizną te jedne, albo może więcej, w każdym razie te takie okropne, niewygodne majtki, których w ogóle nie lubicie i które trzymacie tylko po to, że może jak kiedyś już nie będzie Wam się chciało robić prania i już założycie wszystkie doły od strojów kąpielowych i już naprawdę nie będziecie mieli co założyć, to wtedy je włożycie. Bez sensu. Lepiej jest wcześniej zrobić pranie, ale nie musieć chodzić kiedykolwiek, w czymkolwiek, co jest niewygodne i czego nie lubimy, więc niewygodne majtki out. Kolejna sprawa. Wieszaki. Jeżeli macie teraz w szafie jakieś takie plastikowe wieszaki, łamiące się, uginające się pod ciężarem tych ubrań, albo co gorsza, takie wieszaki druciane, które się dostaje w pralni, no to sugerowałabym wymienić je na drewniane, bo powyciągają Wam się ubrania, powypychają się, no a poza tym zawsze to przyjemniej otworzyć szafę i nie mieć takiego wrażenia chaosu i każdego wieszaka z innej parafii. Dlatego ja zawsze kupuję białe, no ale to już nie jest must. Liczę się z tym, że to jest trochę moje szaleństwo, te wieszaki w jednym kolorze, a liczę się przede wszystkim to, żeby one były porządne, drewniane, nie odkształcały się. Ja używam takich najprostszych, bez żadnych żabek, bo jak są te żabki na spodnie albo na spódnicę, to bardzo często to jest na tyle mocne, że ta guma się odgniata na ubraniu, więc ja po prostu przewieszam spodnie i spódnicę i załatwione. I teraz sobie pewnie myślicie, ale gdzie to 5 minut? Przecież muszę iść kupić wieszaki. Można je zamówić przez internet. A jak już jesteśmy przy wieszakach, to warto się trzymać zasady jedno ubranie, jeden wieszak, czyli nie nawalać na jeden wieszak sukienki, bluzki, kurtki, marynarki, bo po prostu nie będziecie wiedzieli, co macie w szafie. No a jak czegoś nie widzicie, to nie będziecie tego nosić. Bez sensu. Więc porozdzielajcie je na pojedyncze wieszaki, no a jeżeli brakuje Wam wieszaków, to polecam domówić już takie porządne. I to może być kolejna zachęta do tego, żeby jednak ograniczyć tą liczbę ubrań, bo im mniej mamy ubrań, tym mniej musimy wydać na porządne wieszaki. I ostatnia rzecz w kwestii wieszaków. Pozdejmujcie z wieszaków wszystkie swetry, a przynajmniej te takie grubsze, wełniane, jakiś cienki kardiganik, no to może jeszcze ujdzie, ale takie porządne, wełniane swetry będą się po prostu wyciągać pod wpływem swojego własnego ciężaru i dużo lepiej dla nich będzie, jeżeli będziecie je przechowywać po prostu złożone w szufladzie. No dobra, to teraz przechodzimy do poważnych spraw. Wyrzućmy wszystkie pojedyncze skarpetki, one się już nigdy nie odnajdą. Ja mam jeszcze taką półeczkę przejściową nad pralką i jak ściągam skarpetki z suszarki i jakaś mi zostaje, no to tam ją odkładam na jakiś czas. Ale po kilku praniach jednak staram się tam zajrzeć i jeżeli para się nie znalazła, to prawdopodobnie już nigdy się nie odnajdzie. Mogę się jej spokojnie pozbyć. Żeby Wasze skarpetki dłużej żyły i miały się dobrze, to znaczy te sparowane oczywiście, to dużo lepiej jest je złożyć po prostu, położyć jedna na drugiej i złożyć je razem na pół i w ten sposób przechowywać, a nie zawijać tą gumkę dookoła drugiej skarpetki, tak jak robiły to nasze mamy i babcie, bo to owszem ma ten niezaprzeczalny plus, że te skarpetki się nie gubią i nie rozwalają w szufladzie, ale ta gumka też się dużo szybciej rozciąga, i te skarpetki nam krócej posłużą. Skoro już jesteśmy w szufladzie z bielizną, to jeżeli macie zwyczaj takiego zwijania biustonoszy i wkładania jednej miseczki w drugą, to to też nie jest dobry pomysł, bo bardzo, bardzo, bardzo im nie służy. Dużo lepiej jest je po prostu poukładać jeden za drugim bez zwijania. Dużo łatwiej jest się ubierać, kiedy w szafie mamy tylko takie ubrania, które w każdej chwili możemy na siebie założyć, no i takie, w których chodzimy. Ubrań, w których nie chodzimy, w ogóle nie powinniśmy mieć w szafie, ale rozumiem, że są też takie ubrania, których na przykład nie nosimy w danym sezonie, typu
gruby sweter latem. Ja też oczywiście mam takie ubrania. I ja mam taki system, że pod koniec sezonu, pod koniec zimy czy pod koniec lata przeglądam wszystkie ubrania, naprawiam to, co jest do naprawienia, zanoszę do szewca czy do krawcowej, jeżeli jest taka potrzeba. A potem te ubrania, których w kolejnym sezonie nie będę potrzebować, czyli na przykład gruby sweter przed latem albo zimowa kurtka przed latem, czyszczę, składam, wrzucam do pudełka i odkładam na półkę gdzieś tam wysoko na górze szafy, tak żebym w tej codziennej części ich nie widziała, żeby mi nie przeszkadzały. I najfajniejsze w tym systemie jest to, że jak potem po kolejnych kilku miesiącach wyciągamy te pudła, to czujemy się jakbyśmy świeżo wrócili z zakupów. I coś, o czym pewnie zawsze zapominacie, tak jak ja, i czego pewnie nigdy wam się nie chce robić, tak jak mnie, czyli przejechanie swetrów, bluz, sukienek, wszystkiego, co wam się zmechaciło, taką właśnie maszynką do ubrań. To zajmuje parę minut, a sprawia, że rzeczy zaczynają wyglądać dużo lepiej. No, takie maszynki są do kupienia w jakichś sklepach z rzeczami AGD. Moja jest chyba z Tigera, no ale one są wszędzie i kosztują grosze, więc warto to od czasu do czasu zrobić. To wszystko, więc bardzo wam dziękuję. Koniecznie subskrybujcie kanał. A jeżeli wy macie jakieś swoje triki szybkie albo nieszybkie na usprawnienie garderoby, na to, żeby łatwiej się było co rano ubierać, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Pa!